że przegraliśmy bitwę, ale nie przegraliśmy wojny. Dlatego po wojnie tak bardzo ważne były znowu te ubrania. Dlatego na gruzach Warszawy od razu powstawały sklepy, gdzie oferowano to, co się dało oferować. Gdzie natychmiast w miastach mniej zniszczonych niż Warszawa ruszały pracownie krawieckie, które znowu przerabiały wszystko, co się da, na to, żeby to się nadało do wykorzystania. Ubrania z Unry stały się tak popularne, były tak ważnym elementem zapewniania tych potrzeb odzieżowych, że nazywano ją w Warszawie ciocią Unrą. Tak więc to nie jest tak, że wojna nas odarła. Nas trochę odarł komunizm z indywidualności, z takiej potrzeby wyrażania swojej indywidualności, może nawet z pewnej odwagi wyrażania swojej indywidualności, ale też nie wszystkich na szczęście. I o tym jest ta książka. No właśnie, do tej książki będziemy sięgać w dalszej części rozmowy. Ja tylko dodam, że zdjęcia, to piękne zdjęcia, pokazujące nie tylko samą modę, ale ja mam wrażenie, że socjologię, czy postrzeganie czasów, które za tymi zdjęciami się kryją. Kilka takich ciekawych wątków pojawi się w naszej rozmowie. Proszę z nami zostać. Rozmawiamy z Agnieszką Jana, z pisarką, autorką książki Dla tysięcy dżentelmeni, premiera tej książki 30 września. Zapraszam Państwa jeszcze z nami zostać już za moment wiadomości w skrócie. Gdzie to jest? Mój kiedyś się Gomułka pójdzie, bo jest strasznie ciekawy, bo chciałby wszystkich w kosmos wysłać. No i z lotnictwa. No. W Instytucie Lotnictwa, nie? Sukcesy polskich zawodników. No i tutaj jest, tylko nie wiem, gdzie na jakich płycie. Ale wiem, że także przyjdź kiedy do nas tutaj, to pogadasz więcej. No dobrze, dobrze. Dziękuję Ci za informację. I co, idziesz do pracy? Czy kłamałaś? Nie, do pracy na 15. Aha, na 15 jest. No, no, no. I co, całą noc będziesz pracowała? Nie, do 24, do 1 w nocy zależy. Aha, no to jak tam jest jakaś praca, to temu dziecku byśmy załatwiły pracę, co widziałeś, no. Nie, tam on się nie nadaje do takiej pracy. Ale nie, może coś pilnować, może tam przy budzie siedzieć, fabryki pilnować, może tam się rozejrzeć, no. On tutaj weźmie laptop, będzie oglądał i tu będzie pilnował, na słuchy będą. On się nie nadaje do pracy, jest zanerwowy. Ale on chce podjąć pracę, tak, bo to jest nerwowy, nerwowy, wiesz, ale właśnie o to chodzi, żeby był czujny. Także wiesz, teraz potrzebują do tych takich w nocy pilnować i gdzieś tego poległa w walce o polski. No na różne, jak gdyby coś, tylko to tam daj znać. No to i gdzie jesteś teraz? Żarach, a także gabinet okulistyczny. Aha, w domu. No widzisz, ona herbatę byś mogła przyjechać, a ty jesteś w domu. A gdzie masz tą pracę? 25 października. A, no to jeszcze pewnie w drugą stronę. Gdzieś tam na Kocjana może, bo tam jeździ się tam. Nie, nie, ataku rakietowego przeprowadzonego z Jemenu z terytorium kontrolowanego przez szyickie milicje Huti. Bo tutaj 523, to tam na Bemowo jedzie spokojnie, wiesz, ale to byś miała z powrotem jeździć. Dobra, no to... Dobra, to wpadnie jutro rano i tam czekaj na Mareczka, jak coś, żeby tam się nie bić, nie kłócić. No. Brzeżne stacje radarowe w Jemenie. Jemeńscy rebelianci. Na piętro jest drugie, nie widziałaś? Sobie zapisz adres. Autorami ataków. Czekaj, weźmy długo. Ukazał się poradnik dla obywateli Ukrainy w Polsce. No. Niemal 200-stronicowa książka ma pomóc Ukraińcom, którzy chcą pracować lub osiedlić się w naszym kraju. Książka podzielona jest na rozdziały mieszczące dokładne informacje dotyczące realizacji pobytu i zatrudnienia. Posadzka 42-14, bo to jest drugie piętro, mieszkania 14. Powiedziała mi, że autorzy wzięli pod uwagę to, że coraz więcej Ukraińców decyduje się na osiedlenie w Polsce. Teraz coraz więcej przyjeżdża rodzin z dziećmi. Tutaj musiałabyś dzwonić, bo tam nie wiem, czy to tutaj w tej klatce, czy ten kod chyba jakiś inny jest, bo to wszystko jest inne. Liczba Ukraińców pracujących w Polsce szacuje się na około 800 tysięcy.
dobra, no, no, no. No dobra, Ewka, to na razie, pa. Dobra, się przyda. Dobra, dobra, zdjęcie, właśnie, no, pa. Sobie zakres obowiązków i praw. Ewka jest fajna. Dla obywateli Ukrainy w Polsce ukazał się w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy i jest rozdawany za darmo w biurach organizacji pozarządowych, przy cerkwiach, a także w konsulatach ukraińskich na terytorium naszego kraju. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Starym Browarze w Poznaniu dziś maraton skrzypcowy towarzyszący konkursowi imienia Henryka Wieniawskiego. W akcji Zagraj na Wieniawskim udział może wziąć każdy. Organizatorzy konkursu po raz pierwszy zdecydowali się na takie wydarzenie. Ma ono być elementem promocji trwającego w Poznaniu międzynarodowego konkursu. Chodzi też o dobrą zabawę dla miłośników skrzypiec, mówi Monika Kusz z Towarzystwa Wieniawskiego. Każdy może zagrać. Wiadomo, że na konkursie Wieniawskiego tu w auli grają tylko ci najlepsi, ci wygrani już przeselekcjonowani przez Węgerowa, a my proponujemy imprezę dla wszystkich. Wszystkich, którzy potrafią nastroić swoje skrzypce, bo mają w ogóle skrzypce, nastroić i przyjść i cokolwiek zagrać. Będzie scena, będzie fortepian, będzie mała widownia zrobiona i naprawdę każdy może przyjść, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Akcja trwa do 15:00. Wstęp jest bezpłatny. Każdy z uczestników dostanie dyplom z logo konkursu. Na koniec sport. Andy Murray wygrał tenisowy turniej ATP w Szanghaju. Szkot pokonał w finale Hiszpana Roberto Bautista Aguta 7-6-6-1. W półfinale Bautista Agut sensacyjnie wygrał z liderem światowego rankingu Serbem Nowakiem Dziokowiciem 6-4-6-4. Murray w półfinale pokonał Gilles Simona z Francji 6-4-6-3. Teraz to wszystko. Więcej informacji w Polskim Radiu 24 już za niecałe pół godziny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Agnieszka Janas, pisarka, jest naszym gościem, autorka książki Dandysi i Dżentelmeni. Jej premiera odbyła się 30 września. To nie tylko leksykon męskiej mody, lecz określona anegdotami historia o sztuce życia i mężczyznach z prawdziwą klasą, znanych i do dziś podziwianych. Jakże oni się ubierali w PRL-u, skąd brali pomysły, skąd czerpali inspiracje. O tym wszystkim porozmawiamy sobie w drugiej części programu na antenie Polskiego Radia 24. Inspiracje, właśnie, skąd one przychodziły? Pewnie z zachodu, ale to nie była taka inspiracja jeden do jednego, bo nie zawsze można było wszystko kupić, to raz. Nikt szablonów w zakładach krawieckich nie posiadał, tych oryginalnych szablonów, więc tak naprawdę wszystko polegało na podpatrywaniu. W pierwszej części omówiliśmy sytuację przedwojenną i powojenną i o ile te rzeczy, jak się pani wyraziła, nie wydzierały się, to jeszcze przez lata 40. do początku lat 50. ta klasyczna elegancja, elegancka przedwojenna, elegancki przedwojenny sznyt królował na polskich ulicach, chociaż mam wrażenie, że trochę jak pojawili się komuniści, to bardziej mundurkowo się zrobiło. Przynajmniej takie było założenie. Co myśli, to powiesz. Że brudas, że śmierdzi. Oczywiście tak właśnie było, jeżeli chodzi o to, co można było dostać w miejskich domach handlowych. Tam faktycznie były rzeczy, jeśli się pojawiły, to były to rzeczy niskiej jakości i identyczne, których zadaniem było ujednolić wszystkich. Do tego dołóżmy jeszcze mundur ZMP czy ZMS. No i mamy, szaro, buro i ponuro. No. Ale no i to bardzo inna impreza. Tak nie działają Polacy. Krakowska, Aleja Krakowska, a ile? A bardziej polscy mężczyźni, którzy wynieśli z domu szacunek dla innych osób. A skąd ty tam jest? Dla miejsca wydarzeń, no, w metrze które biorą jest, udział. Informacja. Zatem oni tworzyli sami sobie swój własny styl. Zaczyna się od 17 do 23. No. W jakimś sposobie inspirują się na to, co było. Możesz tam iść, jesteś zainteresowany takimi różnymi rzeczami, że to może, można tam być sobie zdjęcia porobić i tak dalej, wiesz? To pozwalało im się wyróżnić. Bo pisze, że to można będzie sobie zrobić fotografię w ten sposób, bo po prostu podkreślić samego siebie. Kosmosem i tak dalej, i tak dalej. Wspominaliśmy przed chwilą o bikiniarzach. To jest taka, wiesz, to w ogóle bardzo ciekawa sytuacja. A ten Dawid, ponieważ w Warszawie w tym czasie w zasadzie obowiązywały trzy rodzaje ubrań. Trzy mody. A czemu? Może nawet cztery. Bo posłuchaj, bo już była ta klasyczna elegancja. Marek, byliśmy z Dawidem, nie? Była moda. I Marek chciał wezwać policję, rozumiesz? Czyli na Dawida i mamie, rozumiesz?
staranie się upodobnienia do uwielbianych żołnierzy Andersa czy żołnierzy Państwa Podziemnego. Ta moda królowała wśród inteligencji. Potem była moda właśnie na bikiniaczy. To w zasadzie dzieci ulicy Warszawskiej. Ci, którzy ocaleli po powstaniu Warszawskim, udało im się wrócić. Ci, którzy przyjechali i zostali jakby zachłonięci przez tą ulicę Warszawską. Ja oczywiście bardzo upraszczam, ale to tak mniej więcej wyglądało. No i jeszcze była moda stricte warszawska, opoziowska. To mogło być niebezpieczne, jeżeli się ktoś pojawił. Ale on naprawdę ma Downa, bo ja ci coś powiem. Jak on wie, że człowiek nie z tej branży, nie orientuje się, nie wie, nie chce, nie może i nie potrafi, nie umie, to po co takie rzeczy gadać? Na targówku, ponieważ był ubrany właśnie jak bikiniarz. A ta młodzież, która się pojawiła na targówku, była zdecydowanie ubrana jak taka młodzież apaszowska. I dopóki się bawili we wspólnym miejscu, dopóki jeszcze tego alkoholu się nie polało, to nie było problemu, bo przecież przyszli z kimś tutejszym. Tak, nawet 5 złotych, żeby dostał, to on po prostu, jak ja mu nie dam tych pieniędzy więcej, tylko mnie, to on cały miesiąc na mnie wściekły i on ma takie humory, że ty potem sama nie pamiętasz, z jakiego powodu on jest taki, z jakiego powodu pieniędzy. Przedstawiciela młodzieży katowskiej, nie tego nic wspólnego z tym wydarzeniem, poza strojem. Ja tam ci życzę, żebyś to mieszkanie sobie załatwił, żebyś nie był zależny od niego, żeby cię w życiu więcej nie upokarzał. Teraz możemy my ją upokarzać, bo my jesteśmy od niego niezależni. I to jego bardziej wkurwia, jak on nas, rozumiesz? Ale ja jestem psycholożką, ja rozumiem, jak on tak się wkurza. On tam niewiele upokorzyć nie może. Ale wiesz, jak na ciebie policję wzywał, to jakiś nienormalny. Zdecydowanie władza nie przepadała za indywidualizmem. Ile mogłam, to mu dawałam, ale mi się to rozwodziło po prostu. To robić wyrafinowany fantastyk, nosiłam mu jedzenie. Młoda męska była taką. I jeszcze ciągle mało robić różne jedzenie, kupowali tam jakieś mięso czy coś w sklepie, nastawiali jakieś przyprawy. Często. To wszystko do tych dziadów, do tych przebraczek, bohorowych, beretów nosi, rozumiesz? Propagandy komunistycznej, i ciągle mu znikało z domu, rozumiesz? A po drugie, on używa takich przyprawy, ja nie używam jakichś takich przyprawy, bo to byli ci, na których on na pewno nie miał. A ja używam inne przyprawy. On strasznie pieprzy, Nie, on używa jakiejś papryki ostrej, czyni, rozumiem, co chodzi. Moda i muzyka, on nawet pieprzy mało używa, ale nie używa pieprzy, nie używa wegety. No wiesz, pieprza, papryka, to i tak jest ostre. Na świecie, tak naprawdę, to jakiej słuchało się muzyki, determinowało się ubierało. Ja wiem, słuchaj, on jest psychiczny i on różne takie ostre rzeczy i dosłownie przenośni to psychiczne używa, rozumiesz? Jak on mi kiedyś powiedział, że on się na seksie zna i on takie rzeczy w życiu widział, co ja na oczy nie widziałam jeszcze, wiesz, takie. Tak naprawdę miała odejść za granicę. Z tą świadomością, czy te osoby zamknięte tutaj w tych granicach komunistycznej dominacji Związku Radzieckiego po prostu klepią biedę i wysyłały co mogły. Często były te rzeczy niszczone czy zniszczone, ale od tego